Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią. Jeśli ktoś nie wie, gdzie to jest, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nakło leży na trasie między Bydgoszczą a Piłą i my jesteśmy przy obwodnicy między Bydgoszczą a Piłą. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym na salon2kółka.pl. Przy czym pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj kolejny pojazd z kolejnej dostawy. W zeszłym roku w sezonie pojawiła się marka krosów Viper. One też pochodzą z RFZ-a, nazwane są RFZ Viper, tylko tutaj występują w innych pojemnościach. Mamy koła, przepraszam, tam do sklepu, tak, przepraszam, akurat klient zapytał. Mamy tutaj wersję 125 na kołach 17-14, 125 na kołach 19-16. Oraz 140 na kołach 19-16. Takie pojemności mamy w RFZ-cie. Występuje w kilku wersjach kolorystycznych, ale jest fajnie wyposażony, bo ma licznik motogodzin, lampę. Za chwilę odpalimy i posłuchamy, jak to chodzi. Te modele pochodzą również z fabryki Apollo, czyli tak samo jak model RFZ Gazelle i Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper. Silnik czterosów chłodzony powietrzem, pojemność 125 cm3, moc 10,3 kW, czyli 14 koni mechanicznych. Silnik elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna czterobiegowa, koła 17-14, hamulce przód i tył tarczowe hydrauliczne, napęd łańcuch 428H, wymiary długość 1780, wysokość siedziska 830 od ziemi, maksymalna prędkość 60 km na godzinę, maksymalne obciążenie do 90 kg i gwarancja 24 miesiące od firmy Apollo. Poprosimy teraz o uruchomienie. O, tutaj widzimy licznik motogodzin. Jeszcze trochę zimne. OK, dziękujemy. Mamy kilka wersji kolorystycznych modelu Viper. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda na naszym kanale na YouTubie, na pewno znajdziecie inne modele krosów Viper. Jeśli chodzi o konkurencję, oczywiście to, co prezentowaliśmy chwilę wcześniej, czyli Gazela 125 RFZ Apollo, oczywiście mamy też XB38 na kołach 17-14, no i z troszeczkę niższej półki na pewno modele XTR 609 i 607. Jeśli ktoś poszukuje jakiegoś crossa na jakichkolwiek kołach, czy też 17-14, czy 14-12, czy 21-18, na pewno go u nas znajdzie. Zapraszam na salon2kółka.pl. Na naszą stronę internetową, tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszam również na Instagram oraz na nasz Facebook, a przede wszystkim bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby jak największe grono osób mogło oglądać filmy z produktami, które Wam proponujemy. My ze swojej strony obiecujemy, że na bieżąco będziemy pokazywali filmy
z produktami, które otrzymujemy od naszych dostawców. Bardzo dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Prezentujemy teraz krosy 250, jakie posiadamy w sprzedaży. Zaczynamy od nowości, tego nie mieliśmy na salonie, Barton NXT 250. Oczywiście wszystkie prezentowane krosy to koła 2118 i silnik 250. Dalej MZK 250 z firmy Barton w nowym kolorze, czarnym, bo poprzednio był tylko kolor żółto-niebieski. Kolejny to jest nowość w naszym salonie, pojazd Kayo, również 250, dirt bike K2 Enduro z firmy Kayo i obok T4, model też Kayo, dirt bike Enduro z firmy Kayo. Dalej MZK 250 w kolorze żółto-niebieskim, tylko że to jest Mikilon z Extreme Ride z lampą z przodu, a tu mamy MZK 250 z firmy Barton w kolorze żółto-niebieskim. Kolejnym crossem jest XB39, najbardziej popularny cross z X-Motosa i najmocniejszy. Dalej mamy Apollo Lizard, również 250 Apollo z kołami 2118 oraz dwa kolory X-Motosa XB88 w kolorze pomarańczowo-niebieskim i w kolorze niebiesko-żółtym. Witam wszystkich, jesteśmy w salonie 2 kółka i dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam motorowery, jakie posiadamy obecnie w sprzedaży. A więc po kolei. Motorowery mamy z różnych marek, mamy motorowery z firmy Junak, Barton, Zip i Romet i po kolei je omówimy. Romet Ogar 202, czyli popularny Ogar. Oczywiście wszystko są motorowery, więc nie będę w ogóle wymieniał pojemności. Kolejny to Junak RAV 50 w kolorze zielonym. Kolejny to Barton Sprint. I tutaj Barton Sprint Sport RS w kolorze czarno-czerwony. Kolejny pojazd to WS 50. W zeszłym roku został on przemianowany na Harta 50. To jest pojazd z firmy Romet, 50 z firmy Z i kolejny RAV 50 w kolorze czarno-bordowym. Tutaj mamy Rometa ZXT 50, to jest pojazd z firmy Romet i kolejne motorowery. Junak 905 w kolorze czerwono-czarnym, Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym. Dalej Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym. Kolejny pojazd Junak 902 w kolorze bordowym oraz Barton Sprint. Barton Sprint to jest pojazd odpowiednik Junaka 901. Kolejny Barton Sprint w kolorze niebieskim i RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Dalej mamy Junaka 905 w kolorze niebieskim oraz Junaka 902 w kolorze grafitowym. Kolejny motorower to Hart 50 w kolorze biało-niebieskim, to jest nowość od Rometa z ubiegłego roku. To jest przemianowany WS 50 na Hart 50 w innym malowaniu. Kolejny motorower to Barton FR 50 w kolorze czarno-limonkowym, odpowiednik Junaka 905. Tutaj jest nowość od firmy Barton, Cafe Racer w pojemności 49 cm, czyli motorower. Przypominam, że też był Cafe Racer w silniku 125, a tutaj mamy w 50. Kolejny to Romet Ogar w nowym kolorze, który pojawił się w ubiegłym roku. Jest to kolor zielony, Ogar 202 w kolorze zielonym i obok w kolorze niebieskim.
Kolejny pojazd to Barton Fighter w kolorze czerwonym oraz Romet ZXT w kolorze zielonym. Dalej mamy Hart 50 w kolorze czarno-niebieskim oraz Volcano, Barton Volcano, motorower odpowiednik Junaka 902 w kolorze bordowym. Kolejny pojazd to Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym oraz Barton Fighter w kolorze niebieskim. Dalej mamy Barton FR50 w kolorze czerwonym oraz Barton FR50 w kolorze niebieskim. I dalej Bartony Sprinty w kolorze czarnym oraz Romet Hart w kolorze srebrnym z niebieskimi dodatkami. I tu mamy jeszcze trzy sztuki najmniejszego motoroweru w kolorze bordowym, w kolorze szarym i w kolorze czarnym. Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Zaprezentujemy teraz motocykle, które posiadamy obecnie w sprzedaży. Tutaj z nowej dostawy stoją Bartony Blade R w pojemności 125. Bardzo ładne ścigacze, chłodzone cieczą. I zaczynamy od tej strony. Mamy Junak M12 Cafe. To jest wersja z czerwonym paskiem, M12 Vintage Junak, to są wszystko pojemności 125. Dalej Junak 121 w kolorze grafitowym oraz Barton Classic w kolorze bordowym. Tutaj mamy K125 w kolorze srebrnym oraz Junak M11. To jest jednoosobowy pojazd, M11 Cafe. Dalej mamy Junaka M14 oraz Junaka M15 w kolorze żółtym. Tutaj jest M12 Cafe w kolorze czarnym. On ma takie obramówkę w kolorze pomarańczowym. Oraz Junak SC125 w kolorze czerwono-czarnym. Tutaj mamy K125 w kolorze czarnym oraz VZ5 Pro w kolorze zielonym. To jest pojazd z kuframi. Kolejny pojazd to ADV125 z Rometa. Mamy w wersji grafitowej oraz w wersji zielonej. Dalej mamy Pro XTRS 125 w wersji czerwono-białej oraz niebiesko-białej, ścigacz od Zipa. Kolejny pojazd to jest nowy kolor, który w tym roku dotarł, to jest 125 w kolorze bordowym. Tutaj w kolorze graficznym i w kolorze czarnym Soft 125. ZXTR 125 w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj ZXT 125 w kolorze grafitowym oraz VZ5 z kuframi. To jest VZ5 Pro, to jest ten z szybką z przodu. Dalej 25 Junaka 500, przepraszam, Junaka 125 z Romem. SMB 125 przy czym w kolorze wyżej. Są takie cafe racery, można by było nazwać. Potem Torku Devil w kolorze czarnym oraz Crumbler 125 w kolorze zielonym i srebrnym
z firmy ZIP. Tu kolor zielony i tu srebrny. Spodziewamy się teraz dostawy z firmy Barton. Dojedzie do nas Classic 125 w kolorze czarnym oraz Hyper w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym.